Zima się skończyła, prawie widno wiosna, a jeszcze ozdób nie zdjąłem. Jeszcze nie zdjąłem ozdób świątecznych. Wszystko pod płotem stoi. Miałem kanciapę, rozebrałem. Miałem budować w tym roku, ale gdzie tam? Grill skorodował. Wstyd. Ale no cóż. Gdzież trzeba poukładać. Będę miał trochę roboty w tym roku. Kamieni kupa. Jak to było? Hu, dupa, kamieni kupa. Muszę bramę naprawić. Słupek przekrzywił się furtka nie zamyka. Muszę na klucz przekręcać. Uspawam jarzmo. Założę od góry. Pociągnę lewarkiem. Zaleję na nowo. Wypoziomuję słupek. Wody gruntowe w studni 50 cm prawie od podłoża. Ale studni nie używam, tylko do podlewania. Jeden sąsiad się buduje, ten to się szybko buduje. W tamtym roku zaczął. No w tym może będzie mieszkał na zimę. Albo na przyszły rok. Ale ten tu z 3 lata robią. Z 2-3 tygodni kosiarka w ruch. Trzeba będzie benzynę kupić. O, i tak się mówi, działkę masz, to masz zarąbiście, masz gdzie iść, posiedzieć. Tak, tylko robić trzeba. Żeby to wszystko skosić, to 2 godziny. Jak się kosiarka nie zepsuje. Na spokojnie 2 godzinki pracy. No może trochę mniej, ale mówię, na spokojnie. I tak masz działkę, to nie ma, że z dupą do góry leżysz na łonie natury, czy na innym łonie, tylko robisz. Krety się pobudzą. No mam powkopywane te, tam powbijane pręciki, puszki, żeby to stukało, pukało. Ale potem, kurde, wszystko przekopane przez krety. Kupię pułapkę w tym roku i będę je łapał. Może się uda. Krzesło jak stało, przez całą zimę tak stało, jeszcze się nie rozleciało. Impregnat jeszcze został do drewna. Jezu, roboty. No w tym roku ganku nie muszę malować. Jest. U sąsiada już krety robią swoje. Chyba się budzą gnojniki. I tak jest. Pochwalę się tą moją daczą. Ta brama też by się nowa przydała. Płot by się nowy przydał. Tak się mówi, kurde, utopia. Jeden słupek poszedł w jedną stronę. Powidać po bramie. Przez świcie, a drugi w drugą. Trzeba będzie naprostowywać to wszystko. Będzie roboty. Jak zwykle wszystko sam. O. Sam dach malowałem. Lewację, wszystko sam. Dobra. Ale w lato fajnie tak sobie przyjechać, posiedzieć. Złotych przyboi posłuchać. Nikt ci dupy nie zawraca. A nie w tym mieście siedzieć i tylko hałas, spaliny. A pabianice tam zaraz są. Tam w oddali szpital widać. W oddali widać szpital. Niecałe 4 km od centrum. Jak drogi nie było, tylko była byle jaka, to nie było ruchu samochodów. Jak zrobili utwardzoną, tu samochody.
A i też gmina nawiozła piachu. Rów melioracyjny biorą, rurę wkopują i zasypują. Zaczęli w grudniu. Od października wody gruntowe stoją na wysokim poziomie. Tu sąsiada to było jezioro na podwórku. A w zimę lodowisko. Zaczęli w grudniu przysłali ludzi z łopatami w kaloszach, żeby porobili, przepusty poczyścili. Ja na swoim odcinku dbałem o kawałek kanału, żeby jakoś to było. No ale myślę, że w kwietniu ruszą, zasypią, rurę położą. Będę miał mniej roboty kosiarką. Tylko tak, priorytet to bramę naprawić, słupki poprostować. Da się, nie wiem. Od furtki to się da, dociągnę. Słupek się odkrzywił. W tamtą stronę uciekł. To widać. Kiedyś to haczyło o to. Musiałem na śrubę podcinać. A teraz ledwo na języku zamka się trzyma. W tamtym roku dospawałem, żeby mi furtka na zewnątrz nie wyleciała. Bo miałem cienki płaskownik. To mój wziąłem, kupiłem grubszy. A też się załatwiłem z tym płaskownikiem, poszedłem na skład. Kupiłem. A ja tam ile tam? Z 2 km to sobie w ręce doniosę. Ciężki nie jest, ale teraz nie jest 2 metry płaskownika. Jak złomiarz wyglądałem. Tam chechło. A tam pabianice. Dalej. A w oddali szpital. Kiedy było komin widać, ale komin rozebrali. Dobra, tyle na dzisiaj. Ręka mi zmarzła.